Albowiem od stworzenia świata niewidzialne jego przymioty, wiekuista jego potęga oraz bóstwo stają się widzialne dla umysłu przez jego dzieła. Także nie mogą się oni wymówić od winy, ponieważ choć Boga poznali, nie oddali mu czci jako Bogu, ani mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. Podając się za mądrych, stali się głupimi. W ten sposób święty apostoł Paweł w swoim liście do Rzymian opisuje tych, którzy wprawdzie mogli poznać Pana Boga i w jakimś stopniu go poznali poprzez rozważanie, kontemplację stworzenia, ale jednak nie poddali się pod Boże prawo. Dzisiaj pierwszy materiał w czasie Wielkiego Postu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Gloria Mania Patri, comparsit gloria nato. Jak być może słychać, wciąż jeszcze mój głos nie wrócił do dawnej formy, ale już wydaje mi się, że będę w stanie przez te pół godziny lub trochę więcej faktycznie bez przerwy mówić. Nie przedłużając, od dawna już prosiliście o komentarze do Pisma Świętego i ja też już dawno postanowiłem, że faktycznie takie komentarze będą miały miejsce. Już w ubiegłym tygodniu miał się ten materiał ukazać, ale właśnie w poniedziałek, w nocy z poniedziałku na wtorek zachorowałem i nie byłem w stanie nagrać tego materiału, dlatego przez cały tydzień nic na kanale się nie działo. A więc teraz, pokonawszy te przeciwności, przechodzimy już do rozważania listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Dlaczego postanowiłem zacząć właśnie od tego? Otóż naturalnym wyborem być może byłyby Ewangelie, natomiast Ewangelie jednak są bardzo, bardzo dobrze znane i stosunkowo jednak są prostsze do zrozumienia. Listy natomiast, przede wszystkim listy Pawłowe, pomimo tego, że są dość dobrze znane, to jednak zwykle mniej są znane przez katolików niż Ewangelie i jednocześnie są raczej trudniejsze do zrozumienia niż święte Ewangelie. Dlatego postanowiłem rozpocząć od listów Pawłowych i pierwszy list świętego Pawła Apostoła do Rzymian. On też idealnie wpasowuje się w tematykę ostatnich materiałów, bo to właśnie tutaj będziemy mieli tą zależność pomiędzy odrzuceniem poznania Boga, a doprowadzeniem później człowieka do grzechów i konkretnie bardzo święty Paweł będzie zboczenia w sferze seksualnej postrzegał właśnie jako skutek odrzucenia poznania Pana Boga. Może kilka słów wstępu o liście świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Zacznijmy od tego, że list ten zupełnie powszechnie przez wszystkich badaczy, niezależnie od tego, czy są to katoliccy badacze, czy nie, czy wierzący, czy nie, jest powszechnie przyjęty jako list Pawłowy, jako faktycznie list pochodzenia Pawłowego. Warto to zaznaczyć, bo niektórzy internetowi mędrcy mają tendencję, żeby to tak przedstawiać, że praktycznie każdy fragment Pisma Świętego można w jakiś sposób podważyć i praktycznie każdy został napisany przez kogoś innego niż został napisany. I o ile w przypadku pewnych fragmentów, pewnych ksiąg faktycznie badacze pokazują, że są jakieś konkretne zarzuty wobec datowania, wobec autorstwa tej księgi. Przy omawianiu będziemy sobie wspominali, gdzie, jakie zarzuty są. O tyle są to jednak dosyć wyjątkowe przypadki. Natomiast właśnie w większości przypadków badacze, chociaż bardzo chcą, to nie mają się do czego przyczepić. Po prostu nawet nie ma miejsca, żeby jakiś poważny zarzut postawić. Poważny zarzut później też, o których wspominam, też można później zbić się za pomocą innych argumentów. To jest też zupełnie naturalne w przypadku takich nauk traktujących o tekstach, tak, gdzie sprawdzamy, kiedy i kto napisał jakiś tekst. Jest to naturalne, że przedstawia się argumenty za
różnymi tezami i później się je odważa. Natomiast w przypadku listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian nie ma tutaj nawet szczególnie poważnych argumentów, żeby jakby jakoś późno datować ten list albo podważać autorstwo pawłowe. A więc datowany jest on dość powszechnie, znaczy nie, całkiem powszechnie na lata 51 wieku. Najwcześniejsze datowanie to jest rok 51, to bardzo niewielu się skłania ku temu. Większość umieszcza ten list w przedziale 55-57, czyli powiedzmy druga połowa lat 51 wieku. Jak autorstwo Pawłowe, jak już wspomniałem, jest zupełnie niepodważane. No i teraz przejdźmy do treści samego listu. Będę czytał fragmenty i raz będą to dłuższe fragmenty, raz będą to krótsze fragmenty, zależnie od tego, co będę chciał jakoś dłużej skomentować. Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich świętych proroków w pismach świętych. Przepraszam, dodałem świętych proroków, byli bez wątpienia święci, ale tego tutaj nie ma. Jest to Ewangelia o Jego Synu, pochodzącym według ciała z rodu Dawida, ustanowionym według Ducha Świętości, pełnym mocy Synem Bożym przez powstanie z martwych, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze. Wśród nich jesteście i wy, powołani przez Jezusa Chrystusa. Do wszystkich przez Boga umiłowanych, powołanych świętych, którzy mieszkają w Rzymie, łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Może jeszcze słowem wstępu. Czytam tutaj z piątego wydania Biblii Tysiąclecia. Już wielokrotnie mówiłem, że każde tłumaczenie jest wadliwe, natomiast to te najnowsze wydania od trzeciego chyba Biblii Tysiąclecia są akceptowalne i zawsze każde będzie w jakiś sposób wadliwe. To znaczy, jeśli weźmiemy tłumaczenie Wójka, ono również ma swoje wady i przez to, że jest tłumaczeniem z Wulgaty, która jest zadeklarowana, że nie ma w niej żadnych błędów przeciwko wierze. Pamiętajmy, że deklaracja, że nie ma w Wulgacie błędów przeciwko wierze, nie jest równoznaczna z tym, że jest to ten najbliżej tekstu natchnionego. Kościół zadeklarował w przypadku Wulgaty tylko tyle, że poprzez uświęconą praktykę, poprzez długi czas praktykowania liturgicznego Wulgaty wiemy, że nie zawiera ona żadnych błędów przeciwko wierze. Nie oznacza to jednak, że najbardziej adekwatnie oddaje tekst natchniony, bo tekstem natchnionym jest oczywiście tekst oryginalny. Natomiast oczywiście nie mamy dostępu takiego 1:1 do tekstu oryginalnego. Wszystkie rękopisy, które mamy, to są już odpisy i na podstawie tych odpisów oczywiście można próbować odtworzyć ten tekst oryginalny, tekst natchniony, natomiast zawsze jest to jednak w jakiś sposób forma odtworzenia. W przypadku Nowego Testamentu faktycznie tutaj prawdopodobieństwo jest bardzo duże, to znaczy trafność, wątpliwości są bardzo małe, bo jednak jest to tekst stosunkowo młody. To nie są w przypadku tekstów antycznych, tak, odtwarza się teksty dużo starsze, z dużo bardziej szczątkowych fragmentów, właśnie chociażby Stary Testament. W przypadku Starego Testamentu faktycznie jest to dużo, dużo trudniejsze. Ale koniec dygresji, czytamy dalej. Na samym początku składam dzięki Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, ponieważ o wierze waszej mówi się po całym świecie. Bóg bowiem, któremu służę w głębi mego ducha, głosząc Ewangelię Jego Syna, jest mi świadkiem, jak nieustannie was wspominam. Prosząc we wszystkich modlitwach moich, by kiedyś wreszcie za wolą Bożą nadarzyła mi się dogodna sposobność przybycia do was. Gorąco bowiem pragnę was zobaczyć, aby użyczyć wam nieco daru duchowego dla waszego umocnienia. To jest, abyśmy się u was nawzajem pokrzepili wspólną wiarą waszą i moją. Nie chcę też, byście nie wiedzieli, bracia, że wiele razy miałem zamiar przybyć do was, ale aż dotąd doznawałem przeszkód, aby zebrać nieco owocu także wśród was, podobnie jak wśród innych pogan. Jestem przecież dłużnikiem tak Greków, jak i barbarzyńców, tak uczonych, jak i niewykształconych, przeto co do mnie gotów jestem głosić Ewangelię i wam, mieszkańcom Rzymu. Bo ja nie wstydzę się Ewangelii,
Jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka. Widzimy tutaj, jak bardzo dla świętego Pawła ważna jest ta myśl tej powszechności, dostępności Ewangelii. To jest to, co dla niego, jako dla rabina, jest tym czymś absolutnie wyjątkowym, tak? Czymś takim niespotykanym, czymś, co go porusza i co też napędza go jako właśnie tego apostoła narodów, że oto teraz to, co wcześniej zostało przyrzeczone Żydom, teraz zostaje dane wszystkim. I to będzie jeden z takich głównych wątków, głównych motywów listu świętego Pawła apostoła do Rzymian, który też widzimy jakby tą uwagę taką symboliczną tego, to jest Rzym, tak, czyli ta wspólnota, która później stanie się tym sercem dla całego Kościoła, i tutaj święty apostoł Paweł, apostoł narodów, który właśnie do niej kieruje swój list, właśnie w tym duchu takiego, można powiedzieć, apostoła narodów, tego, który będzie nawracał pogan. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, pisze nam dalej święty apostoł, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi, jak jest nas napisane, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki wierze. Mamy tutaj zarysowany kolejny bardzo ważny temat dla świętego Pawła, czyli to życie z wiary i pewien, powiedzmy, kompromis, to może nie do końca właściwe słowo, współgranie, dopasowanie wiary i uczynków. A więc apostoł powiedział nam, że zbawienie przychodzi teraz przez wiarę zarówno do Żydów, jak i do pogan, i teraz ta część, powiedzmy, negatywna, czyli tam, gdzie zbawienie nie dociera, albowiem gniew Boży objawia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta. To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił. Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty, wiekuista Jego potęga oraz bóstwo stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, także nie mogą się oni wymówić od winy, ponieważ choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu, ani Mu nie dziękowali, lecz zniknęli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. Podając się za mądrych, stali się głupimi. Kluczowy fragment później dla dogmatu o możliwości pewnego poznania poprzez nasz rozum istnienia Pana Boga. To jest to, co tutaj święty Paweł mówi. Nikt nie może wymówić się od winy, bo każdy może poprzez rozważanie stworzenia poznać przymioty Pana Boga, poznać, kim On jest, i robi wyrzut tym, którzy Go nie poznali, że wprawdzie poznali, to w jakimś stopniu go najwyraźniej poznali, to znaczy mieli przed oczami to, co jest potrzebne do tego, żeby go poznać, ale jednak nie oddali mu czci. Tu wskazuje święty apostoł na to, że nie wierzą nie ci, którzy w jakiś sposób niewystarczająco poznali rzeczywistość, tylko ci, którzy nie chcą wierzyć. Ci, którzy przez swoją złość w swojej woli odwracają swoje oczy od prawdy. I teraz będzie o karze, która ich za to spotkała. Podając się za mądrych, stali się głupimi i zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów. Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał. Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć i służyli Jemu zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności. Mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapołali nawzajem żądzą ku sobie. Mężczyźni z mężczyznami, uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie. A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwego poznania Boga, wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu. Także czynili to, co się nie godzi. Pełni są też wszelkiej nieprawości, przewrotności, chciwości, niegodziwości, oddani zazdrości, zabójstwu, waśniom, podstępowi złośliwości, potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, w tym co złe pomysłowi, rodzicom nieposłuszni, bezrozumni, niestali, bez serca, bez litości. Oni to, mimo że dobrze znają wyrok Boży, iż ci, którzy się takich czynów dopuszczają, winni są śmierci, nie tylko je popełniają,
pokarają, ale nadto chwalą tych, którzy to czynią. A więc mamy kluczowy fragment i być może najważniejszy w dzisiejszym materiale. Niezwykle niepoprawny politycznie fragment. Jest to ten fragment, który być może w przewidywalnej przyszłości będzie cenzurowany w ramach nowej poprawności politycznej. Zależy, jak, w którą stronę nam rozwój, powiedzmy, społeczeństw w Europie pójdzie. Ale zasadniczo ma ten materiał, ma ten fragment taki potencjał, żeby zostać ocenzurowanym. Co nam święty apostoł tutaj mówi? Konsekwencją tego, że ludzie odrzucają poznanie Pana Boga, jest to, że Pan Bóg wydał ich na pastwę swoich ich namiętności. Wspomniałem ten fragment w ostatnim materiale o sercu Faraona. Swoją drogą to jest bardzo ciekawe dla mnie, jak wielkie emocje wzbudził ten materiał, pomimo tego, że nie ma jakiejś wielkiej ilości wyświetleń. To jest tam bardzo dużo komentarzy i jak też niektórzy zauważali w tych komentarzach, jest tam mnóstwo takich komentarzy bardzo emocjonalnych, bardzo złośliwych w takim stylu takiego gimbo-ateizmu, to znaczy takiego bardzo prymitywnego ateizmu w stylu, że ale jak to przecież niemożliwe, w ogóle ty katolicy to są głupi, bo wierzą w wolną wolę i w wszechmoc Bożą. Przecież skoro Pan Bóg wie, jak się skończy świat, no to nie ma wolnej woli. To jest, jak to słusznie ktoś zauważył w komentarzach, że to są mniej więcej refleksje na poziomie właśnie dziecka mającego tam 13 lat, które zadaje sobie to pytanie i właśnie sobie rozważa takie pierwsze refleksje, nie takie nieporadne pierwsze refleksje na ten temat. To naprawdę wydaje mi się trochę żenujące, że w ogóle w jakiś sposób trzeba na to odpowiadać. A więc, moi drodzy, pamiętajmy o tym, że wiedza nie znosi wolności. To w ogóle, znaczy ja byłbym w stanie ten argument sformułować dużo lepiej, ten zarzut sformułować dużo lepiej. Można go sformułować dużo lepiej, można go sformułować całkiem sensownie, ale w kontekście wiedzy to zupełnie nie ma sensu, tak? To znaczy to, że ktoś wie, jak sprawa się skończy, nie zmienia to faktu, że ja podejmując decyzję, podejmuję je w sposób wolny, tak? To znaczy, jeśli ktoś mnie dobrze zna, to będzie doskonale wiedział, że jak mi zaoferuje herbatkę, koper włoski i coś innego, to wtedy wypiję coś innego, w zasadzie cokolwiek by to nie było, jeśli jest to coś w miarę normalne i nietrujące. Natomiast i nie zmienia to faktu, że za każdym razem podejmę tę decyzję w sposób wolny. Tak? Mogę za każdym razem zrobić to inaczej. I to, że ktoś mnie zna, nie odbiera mi tej wolności. Tak? I w przypadku Pana Boga, który oczywiście jest poza kategorią czasu, czyli widzi całą rozpiętość czasu z góry, no to oczywiście jest to w stopniu jeszcze dużo, dużo wyższym. Nie zmienia to faktu, że za każdym razem to, że Pan Bóg widzi nas już teraz, w sensie widzi poza kategorią czasu, a więc widzi nas w swoim wiecznym teraz podejmujących różne wolne decyzje na przestrzeni czasu. Nie zmienia to faktu, że właśnie są to wolne decyzje. Odsyłam do tamtego materiału, bo wydaje mi się, że tak naprawdę wyjaśnia on tą kwestię, tylko zwracam uwagę, że faktycznie najwyraźniej jest to jeden z tych tematów, to jest taka moja refleksja po tamtym materiale, że jest to jeden z tych tematów, który wzbudza największe emocje, największe poruszenie właśnie wśród osób niewierzących. Jak już kiedyś mówiłem, Matka Boża, święty Tomasz z Akwinu, to są dwa takie tematy, które widziałem, że wzbudzają niewiarygodne emocje u osób niewierzących. I teraz widzę, że kwestia wolności, wolnej woli i łaski Bożej również jest taką kwestią. Jest dla mnie to trochę zaskakujące, choć być może właśnie nie do końca. Jest w tym coś takiego dziwnego, ale też ciekawego, jak bardzo ci ludzie potrzebują wykazywać, że nie mają wolnej woli. Jest w tym coś fascynującego. Mechanizm opisany przez świętego apostoła w tym pierwszym rozdziale listu do Rzymian jest więc następujący. Człowiek najpierw rozważając rzeczywistość,
bez problemu może poznać Pana Boga. Nie chce. Gdy jednak nie chce Go poznać, wtedy zatwardzając swoje serce, Pan Bóg dopuszcza, że ten coraz bardziej deprawuje się w swojej woli, także wchodzi w coraz to kolejne grzechy. Ciekawym jest, że święty apostoł Paweł wyróżnia tutaj te grzechy przeciwko naturze, w sferze płciowości przeciwko naturze. Dlaczego tak jest? Myślę, że byłby to temat na zupełnie osobną i bardzo długą i trudną refleksję. Natomiast bez wątpienia te obszary, gdzie ludzkie pożądliwości są szczególnie silne, są szczególnie narażone na deprawację. To znaczy tam, gdzie człowiek odwraca swoje serce, swój umysł od prawdy, musi się zwrócić do czegoś innego. Grzech z definicji jest właśnie nieuporządkowanym odwróceniem się od Boga i zwróceniem do stworzeń. Więc naturalnym jest, że po odwróceniu się od Boga człowiek będzie próbował zapełnić tą pustkę jakimiś stworzeniami, jakimś nieuporządkowanym przywiązaniem do stworzeń. I tutaj ta sfera, w której pożądliwości są szczególnie silne, czyli właśnie sfera płciowości, faktycznie najwyraźniej może łatwo pełnić taką funkcję. A ze względu na to, że ten człowiek odwrócił swój rozum od Stwórcy, tam zawsze będzie pewne nieuporządkowanie w tym zwracaniu się do stworzeń, a więc będzie też skłonność do tego, na przykład, żeby szukać tej zmysłowej przyjemności ponad wszystko inne. No i wtedy jest już oczywiście droga otwarta do wszelkich możliwych grzechów w tej sferze. Bo oczywiście tam, gdzie jest sfera płciowości poddana pod rozum, gdzie jest kierowana rozumem, tam rozum rozpoznaje, jaki jest cel płciowości, zrodzenie i wychowanie potomstwa i tam dostosowuje korzystanie z płciowości właśnie pod ten cel. Gdy natomiast rozum tego nie weryfikuje, tylko człowiek poddaje się po prostu pod swoje pożądliwości, no to naturalnie próbuje maksymalizować przyjemność, a maksymalizuje się przyjemność w ten sposób, że pozbawia się płciowość jej zasadniczego celu. W tym sensie bez wątpienia takie oddalenie się od Boga może łatwo prowadzić do deprawacji w tej sferze. Tutaj mówimy, znaczy wydaje się, że święty apostoł Paweł mówi w pierwszej linii o takim właśnie przypadku, to znaczy nie wysuwałbym tutaj tezy, że chodzi mu o schorzenia, tak, o to, że człowiek ma zaburzony pociąg płciowy ze względu na to, że odrzucił Pana Boga. Raczej myślę, że też nie sądzę, żeby w ogóle człowiek starożytny postrzegał w tych grzechach przeciwko płciowości jakąś chorobę. Wydaje mi się, że raczej naturalne byłoby dla nich myśleć o tym właśnie jako o zboczeniu. Jeśli nie jest to oczywiste, to wyjaśniam, że jest w tym i jedno i drugie, tak, może być i jeden i drugi aspekt, to znaczy samo odczuwanie pociągu płciowego w sposób jakiś niewłaściwy, tak, to znaczy niezależnie od tego, czy człowiek odczuwa pociąg płciowy wobec osób tej samej płci, czy w jakikolwiek inny sposób niż do osobników dojrzałych płciowo płci przeciwnej. Gdy ten pociąg płciowy jest w jakiś sposób niewłaściwy, jest to po prostu pewne schorzenie. Grzechem natomiast jest, gdy człowiek używa swojej płciowości w sposób, który jest niezgodny z jej celem. A więc to schorzenie może doprowadzić do grzechów, ale nie musi. Z drugiej strony te grzechy mogą mieć miejsce również tam, gdzie nie ma tego schorzenia i moim zdaniem apostoł Paweł raczej rozważa taką właśnie kwestię, to znaczy, że to są ci poganie, którzy po prostu odwrócili się od Pana Boga do swoich rząd. I takie przypadki również są chyba dosyć dobrze znane w historii, to znaczy w historii i w teraźniejszości, to znaczy ludzi, którzy nie dlatego
jakby wchodzą w coraz gorsze, coraz dalsze grzechy przeciwko czystości, że mają jakieś zaburzenie na tym poziomie, tylko dlatego, że po prostu szukają coraz większych, mocniejszych bodźców w tej sferze i po tym, jak wyczerpali już ten zakres tych, powiedzmy, bodźców zgodnych z naturą, wchodzą coraz dalej w coraz dziwniejsze, bardziej szokujące rzeczy, tak, żeby dostarczać mocniejszych bodźców. To jest typowe dla mechanizmu dopaminowego, czyli dla systemu uzależnienia. Jest to w przypadku użycia pornografii dosyć charakterystyczne, że tam człowiek, który w nią wchodzi w nią coraz dalej, to znaczy potrzebuje coraz bardziej gwałtownych, coraz bardziej dziwnych, mocniejszych doznań z przemocą przeciwko naturze i tak dalej. Jest to dosyć w cudzysłowie naturalna degradacja. Znowu wynika to dosyć wyraźnie z mechanizmu dopaminowego, z tego systemu, który uzależnia redukcję receptorów dopaminy. Sprawia, że człowiek potrzebuje jakby coraz mocniejszych bodźców, żeby jako tako odczuwać jeszcze te doznania, które były wcześniej. Tak działa to zarówno z alkoholem, narkotykami, jak również i z pornografią. A więc myślę, podsumowując, że tutaj święty apostoł Paweł nie rozważa w ogóle kwestii, powiedzmy, jakiegoś zaburzenia w pociągu płciowym, tylko raczej, że postrzega że to zboczenie, o którym on mówi, to są grzechy przeciwko czystości, które wynikają z tego, że człowiek w sposób nieuporządkowany zwrócił się ku stworzeniom, ku szukaniu tej zmysłowej przyjemności. Koniecznie musimy sobie dzisiaj przeczytać również rozdział drugi. Przeto nie możesz wymówić się od winy człowiecze, kimkolwiek jesteś, gdy zabierasz się do sądzenia. To ciekawe, bo przed chwilą mieliśmy właśnie niejako takie osądzenie. Teraz uwaga, nie możesz się wymówić o winę, jeśli zabierasz się do sądzenia. W jakiej bowiem sprawie sądzisz drugiego, w tej sam na siebie wydajesz wyrok, bo ty czynisz to samo, co sądzasz. Wiemy zaś, że sąd Boży według prawdy dosięga tych, którzy się dopuszczają takich czynów. Czy myślisz, człowiecze, co sądzasz tych, którzy się dopuszczają takich czynów, a sam czynisz to samo, że ty unikniesz potępienia Bożego? A może gardzisz bogactwem dobroci, cierpliwości, wielkoduszności Jego, nie chcąc wiedzieć, że dobroć Boża chce cię przywieść do nawrócenia? Oto przez swoją zatwardziałość i serce nieskłonne do nawrócenia zaskarbiasz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia się sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według uczynków jego. Tym, którzy przez wytrwałość w dobrych uczynkach szukają chwały, czci i nieśmiertelności, życie wieczne, tym zaś, którzy są przekonani za prawdą, pójść nie chcą. Przepraszam, tym zaś, którzy są przekorni, za prawdą pójść nie chcą, a oddają się nieprawości, gniew i oburzenie. Ucisk i utrapienie spadną na każdego człowieka, który dopuszcza się zła, najpierw na Żyda, a potem na Greka. Chwała zaś, cześć i pokój spotkają każdego, kto czyni dobrze, najpierw Żyda, potem Greka, albowiem u Boga nie ma względu na osobę. A więc dlaczego jakaś kolejność, jeśli nie ma względu na osobę? Kolejność jest chronologiczna, to znaczy tak jak prawo przychodzi najpierw do Żydów, aby później mogła łaska przyjść najpierw do Żydów, a później do Greków, bo przecież Pan Jezus najpierw nauczył apostołów i on sam mówi, że on został posłany właśnie do synów Izraela. A więc jest tutaj pewna chronologia. Bo ci, którzy bez prawa zgrzeszyli, bez prawa też poginą, a ci, co w prawie zgrzeszyli, przez prawo będą sądzeni. Bardzo ważny fragment. Nie ci bowiem, którzy przysłuchują się czytaniu prawa, są sprawiedliwi wobec Boga, ale ci, którzy prawo wypełniają, będą usprawiedliwieni. Tutaj też warto myśleć o tym, gdy wcześniej słyszeliśmy o tych zboczeniach i od razu po tym jest, czy myślisz, jeśli ty potępiasz, a ty czynisz podobnie, czy myślisz, że będziesz usprawiedliwiony? I tutaj, a propos tego, nie ci, którzy słuchają prawa, są sprawiedliwi, to warto myśleć o współczesnym kryzysie Kościoła, o wszystkich tych skandalach wokół płciowości, wokół nadużyć seksualnych w Kościele. Bez wątpienia właśnie ten pierwszy i drugi apostoł listu świętego Pawła do Rzymian to jest bardzo dobra lektura dla współczesnych hierarchów Kościoła w kontekście właśnie oczyszczenia, wypalenia ogniem tego, co się tam w Kościele nagromadziło.
A więc nie ci będą sprawiedliwi, którzy się prawu przysłuchują, ale ci, którzy prawo wypełniają. Bo gdy poganie, którzy prawa nie mają, idąc za naturą, czynią to, co prawo nakazuje, chociaż prawa nie mają, sami dla siebie są prawem. Wykazują oni, że treść prawa wypisana jest w ich sercach, gdy jednocześnie ich sumienie staje jako świadek, a mianowicie ich myśli na przemian ich oskarżające lub uniewinniające. Okaże się to w dniu, w którym Bóg przez Jezusa Chrystusa sądzić będzie ukryte czyny ludzkie według mojej Ewangelii. To jest bardzo ważny fragment. Widzimy, że święty apostoł Paweł, który przecież przed chwilą niejako najeżdżał na pogan, przepraszam za określenie, tutaj mówi o tym, że właśnie ci, którzy mają prawo zapisane w swoim sercu, nie znają prawa, ale postępują zgodnie z nim, zgodnie ze swoimi nakazami sumienia, czyli ich sumienie doprowadza ich do zachowywania prawa, oni również odbiorą za to nagrodę. I oczywiście tutaj kwestia łaski uświęcającej, którą Pan Bóg musi człowieka obdarzyć, żeby ten mógł zostać zbawiony. O łasce będziemy sobie jeszcze za chwilę słyszeli, ale tutaj już mamy zasadniczo pewien mechanizm podany. To jest ten mechanizm, który później będziemy widzieli u świętego Pawła i później wyjaśniony dokładnie u świętego Tomasza, że gdy człowiek stara się żyć zgodnie ze swoim sumieniem, stara się Boże prawo wypełnić na tyle, na ile poznaje, to Pan Bóg w jakiś sposób go do zbawienia doprowadzi, posyłając mu, jak mówi święty Tomasz, czy to anioła, czy to misjonarza. Wykazują oni, właśnie ci poganie, że treść prawa wypisana jest w ich sercach, gdy jednocześnie ich sumienie staje jako świadek. To już było. Jeżeli jednak ty dumnie nazywasz siebie Żydem, całkowicie zdajesz się na prawo, chlubisz się Bogiem, pouczony prawem znasz jego wolę i umiesz rozpoznać, co lepsze. To warto właśnie słuchać w kontekście współczesnego duchowieństwa, moim zdaniem, właśnie uważając się za takich Żydów Nowego Testamentu, jeśli można tak powiedzieć. Pouczony prawem znasz jego wolę, wiesz, co lepsze, a jesteś przeświadczony, żeś przewodnikiem ślepych, światłością dla tych, którzy są w ciemności, wychowawcą nieumiejętnych, nauczycielem prostaczków, mającym w prawie wyraz wszelkiej wiedzy i prawdy, który uczysz drugich, sam siebie nie uczysz. Głosisz, że nie wolno kraść, a kradniesz, mówiąc, że nie wolno cudzołożyć, cudzołożysz, który brzydzisz się bożkami, okradasz świątynię, ty, który chlubisz się prawem, przez przekraczanie prawa znieważasz Boga. Z waszej to bowiem przyczyny, zgodnie z tym, co jest napisane, poganie bluźnią imieniu Boga. I to naprawdę, to słowo warto dedykować ku przestrodze duchowieństwa. Z waszej to bowiem przyczyny poganie bluźnią imieniu Boga. Właśnie przez tych, którzy nauczają, jak to wspaniale, pięknie i tak dalej, a później sami dopuszczają się tych zbrodni. Obrzezanie posiada wprawdzie wartość, jeśli zachowujesz prawo. Jeżeli jednak przekraczasz prawo, będąc obrzezanym, stajesz się takim jak nieobrzezany. Jeżeli zaś nieobrzezany zachowuje przepisy prawa, to czyż jego brak obrzezania nie będzie mu oceniony na równi z obrzezaniem? I tak ten, który od urodzenia jest nieobrzezany, a wypełnia prawo, będzie sądził ciebie, który mimo, że masz księgę prawa i obrzezanie, przestępujesz prawo. Bo Żydem nie jest ten, który nim jest na zewnątrz, a nieobrzezanie nie jest to, które jest widoczne na ciele, ale prawdziwym Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, nie zaś według liktery. Ten właśnie otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od Boga. To, co dla nas może być dziwne, bo nie widzimy tego kontekstu, w którym święty Paweł to pisze, dla jego czytelników było bardzo ważne i dla niego samego było bardzo ważne, to znaczy zrozumienie, w jaki sposób te wszystkie obietnice, które Pan Bóg dawał i właśnie te wszystkie przykazania i to całe prawo, jak to może być, że teraz Żydzi, którzy to wszystko mają, są jako wyprzedzani przez pogan. Żydzi odrzucają Pana Jezusa, a poganie go przyjmują. I tutaj święty Paweł próbuje sobie z tym problemem, z tym pytaniem poradzić, wskazując na to, że właśnie ważniejsze jest to zachowywanie prawa. Jeśli ktoś je zachowuje, to wtedy nawet jeśli nie jest obrzezany, to ten brak obrzezania nie będzie dla niego pogrążający, a z kolei ten, który jest obrzezany, nawet jeśli jeśli prawa nie zachowuje, to oczywiście go to do potępienia prowadzi. Właśnie prawdziwym Żydem, tak? Czyli tym, do którego zostały skierowane obietnice Boże. Tak? Prawdziwym Żydem nie jest ten, który spełnia jakieś tam właśnie zewnętrzne wymogi, tylko ten, który jest nim faktycznie w sercu. Tutaj widzimy być może jeden z takich istotnych momentów przejścia pomiędzy Starym a Nowym Testamentem. Prawdziwym Żydem nie jest ten, który jest nim na zewnątrz, ale ten, który jest nim w sercu przed Panem Bogiem.
w tej prawości serca, w tej prawdziwej wierze i w miłości, która skłania do zachowania przykazań. Myślę, że na dzisiaj to wystarczy. Mam zamiar komentować kolejne rozdziały listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Nie wiem, czy to będzie już za tydzień, czy z jakimiś przerwami. Natomiast na pewno po kolei będziemy sobie te rozdziały z tegoż listu czytali. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Gloria mania Patri. Comparsit gloria nato, Spirit.